Cześć, tu Trashing Mat. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko. Dziś dowiemy się m.in. o statutach Kazimierza Wielkiego, założeniu Akademii Krakowskiej, sojuszu z Litwą, czy też o zmierzchu potęgi Złotej Ordy. Dobre relacje pomiędzy Polską i Litwą zostały dodatkowo poprawione w 1357 roku. Kazimierz Wielki zaaranżował bowiem mariaż swego wnuka, Kazimierza Słupskiego, z córką wielkiego księcia litewskiego Olgierda, Kenną. Warto tutaj także wspomnieć, że jej bratem był Jagiełło, późniejszy król Polski. Do ślubu dziesięciolatków doszło w 1359 lub 1360 roku, zaś po przyjęciu chrztu Kenna otrzymała imię Joanna. Problemem był jednak stopień pokrewieństwa. Matka Kazimierza Słupskiego, a więc Elżbieta, była kuzynką litewskiej księżniczki. Polski król zwrócił się więc do papieża z prośbą o udzielenie dyspensy, którą to jeszcze tego samego roku uzyskał. Obawiający się polsko-litewskiego sojuszu Wielki Mistrz zorganizował kolejną wyprawę wojenną. Wojska Winricha von Kniprode zniszczyły Kowno i podeszły w okolice Wilna. Podczas jednej z potyczek wzięły do niewoli także samego Kiejstuta. Osadzono go w celi na zamku w Malborku, jednak po dość krótkim czasie sprytny litewski książę zdołał z niewoli zbiec. Właśnie w porozumieniu z Kiejstutem Kazimierz Wielki zlecił w tym czasie budowę nowego zamku w Rajgrodzie. Gród ten leżał na ziemi wiskiej w północno-wschodnim krańcu królestwa, w miejscu, w którym spotykały się polsko-krzyżacko-litewskie granice. Strategiczne położenie przyszłej warowni znów zaniepokoiło krzyżaków. Rycerze zakonni zorganizowali wyprawę, jednak ostatecznie do walk nie doszło. Polski król odstąpił bowiem od planu budowy zamku. W 1357 roku zmarł biskup płocki Klemens. Ziemia płocka należała wtedy do królewskiej domeny, zaś biskup miał duże znaczenie m.in. w kwestii stosunków z Litwą czy możliwości przyjęcia przez nią od Polski chrztu. Kazimierz wspierał kandydaturę niejakiego Imisława, który został wkrótce na stanowisko obrany i zatwierdzony przez arcybiskupa gnieźnieńskiego. Nieoczekiwanie wyborowi sprzeciwił się jednak papież. Wyznaczył on na biskupa pewnego dominikanina imieniem Bernard, który był jego osobistym spowiednikiem. Decyzja ta rozgniewała Kazimierza Wielkiego. Bernard pochodził bowiem z mazowieckiego rodu, który został w przeszłości skazany na banicję. Ojciec Bernarda w zdradziecki sposób wsparł bowiem jeden z litewskich najazdów na Polskę. Wobec sprzeciwu polskiego króla biskup Bernard nie przybył nawet do Płocka. Przebywał on na ziemiach zakonu krzyżackiego, skąd próbował przy ich wsparciu negocjować z płockimi hierarchami. Kazimierz Wielki nie zamierzał jednak ustąpić, wobec czego Bernard nałożył na Imisława i kapitułę płocką klątwę. Zaogniając spór, naraził się jednak papieżowi. Dodatkowo Bernard zaniżył przed Innocentem VI wysokość dochodów z biskupich majątków, czym jeszcze bardziej mu podpadł. W roku 1360 polski król wysłał do Awinionu suplikę. Argumentował w niej, iż ród Bernarda wchodził w konszachty z poganami i taki człowiek nie powinien piastować godności biskupiej, zwłaszcza że mowa była tutaj o chrześcijańsko-pogańskim pograniczu. Wkrótce potem Innocenty VI wezwał Bernarda przed papieski sąd, zawiesił jego uprawnienia i nałożoną wcześniej ekskomunikę. Ostatecznie sprawa przeciągała się aż do 1363 roku, kiedy to nowy papież Urban V anulował klątwę i zatwierdził na stanowisku biskupim Imisława. W roku 1359 doszło w Mołdawii do wybuchu rebelii. Tamtejsza ludność, a więc Wołosi, wystąpili zbrojnie przeciwko władzy węgierskiego wojewody Dragosza. Być może doszło wtedy nawet do polskiej interwencji wspierającej węgierskie interesy. Pisał o tym Jan Długosz, jednak nie ma co do tego pewności. Kronikarz mógł bowiem po prostu pomylić daty, bądź też omyłkowo przypisać Kazimierzowi późniejszą wyprawę Ludwika Węgierskiego.
Tak czy inaczej, w roku 1360 bunt został stłumiony. Dragoż zmarł jednak w 1361 roku, po czym władzę nad Marchią przyjęli kolejno jego synowie, Sas i Balk. Rut utracił jednak władzę do 1365 roku, kiedy to do Mołdawii przybył inny węgierski możnowładca, niejaki Bogdan. Był on wcześniej wojewodą Marmaroszu, jednak popadł w konflikt z królem Ludwikiem i jeszcze w 1343 roku stanowisko utracił. Po przekroczeniu Karpat zdołał on przy pomocy Wołochów opanować Marchię, wypowiadając Andegawenowi posłuszeństwo. Mołdawia stała się więc państwem niezależnym z hospodarem Bogdanem I na tronie. Tymczasem jeszcze w 1357 roku zamordowano Hana Złotej Ordy Dżanibega. Stepowe państwo staczało się coraz bardziej ku chaosowi wojny domowej. Dochodziło do przewrotów, morderstw i bratobójczych walk. Do 1380 roku panowało tam aż kilkunastu różnych hanów. Sytuację wykorzystał Olgierd, który, przypomnijmy, odpowiedzialny był za wschodnią politykę Litwy i ekspansję na ziemiach ruskich. W 1362 roku doszło do bitwy nad Sinymi Wodami na południe od Kijowa, w której to wojska tatarskie zostały rozgromione przez wielkiego księcia. W rezultacie Litwini przejęli kontrolę nad Kijowszczyzną i Podolem. Z osłabienia Złotej Ordy skorzystał także Bogdan I, który rozszerzył granice gospodarstwa Mołdawii. Brak dokładnych informacji co do rozmiarów tych nabytków, jednak mógł on zająć ziemię aż pod Dniestr. Skutecznie odpierał też kolejne ataki ze strony Węgier. Porządek prawny w Polsce Kazimierza Wielkiego regulowało jedynie tzw. prawo zwyczajowe. Jego zasady opierały się na tradycji i nie były ani spisane, ani jednolite. Z tego też powodu mogły być różnie interpretowane, co mogło doprowadzać do nieporządków, nadużyć i wzrostu przestępczości. Co ciekawe, żaden z przodków polskiego króla nie dokonał kodyfikacji prawa. Piastowie uznawali po prostu prawo zwyczajowe, choć niektóre kwestie mogły regulować wydawane różnym stanom przywileje. Kazimierz Wielki zdecydował, że dla zapewnienia stabilności i praworządności królestwa należy w końcu prawo spisać. Zadanie to powierzył ludziom z wykształceniem prawniczym. Przewodził im arcybiskup Jarosław Bogoria, który studiował teologię i prawo na Uniwersytecie w Bolonii. Król chciał prawdopodobnie kodyfikacji prawa dla całego państwa, jednak wobec regionalnych oporów wydał ostatecznie dwa statuty. Powstały do 1362 roku statut piotrkowski regulował prawo dla Wielkopolski, zaś wydany nieco później statut wiślicki dla Małopolski. Choć niedoskonałe, statuty Kazimierza Wielkiego posłużyły jako podwaliny dla zasad prawnych w kolejnych wiekach. Kolejną kwestią był problem mieszczaństwa, które podlegało tzw. prawu niemieckiemu. Aby odwołać się od postanowienia sądu prawa niemieckiego, petenci zmuszeni byli dokonywać tego w odległym Magdeburgu, ponieważ na terenie Polski nie istniała instytucja odwoławcza. Było to kosztowne i uwłaczające nieco prestiżowi królestwa. Dlatego też z inicjatywy króla powstał na zamku w Krakowie Sąd Wyższy Prawa Niemieckiego, który mógł rozpatrywać apelacje. Nieco później powołano je także w kilku innych polskich miastach. Kazimierz Wielki zmodernizował więc ustrój prawny i wkrótce potem postawił także na edukację. W roku 1364 ufundował on powstanie Akademii Krakowskiej, która miałaby m.in. kształcić przyszłych prawników. Była to zaledwie druga po Uniwersytecie Praskim uczelnia w tym regionie Europy, co zapewne przysporzyło królestwu prestiżu. Jej model oparty był na uniwersytetach włoskich, zwłaszcza bolońskim. Akademia rozpoczęła działalność dopiero w 1367 roku, jednak po śmierci króla, wobec braku zainteresowania ze strony jego następcy, zaprzestała działalności. W roku 1357 zmarła młodsza córka Kazimierza Wielkiego, Kunegunda, będąca żoną margrabiego Brandenburgii, Ludwika Rzymianina.
Nie urodziła ona Wittelsbachowi dzieci. Ludwik poślubił wkrótce potem córkę księcia Mecklenburgii, jednak także i to małżeństwo pozostało bezdzietne. Z kolei w 1361 roku zmarła starsza córka polskiego króla, Elżbieta. Kazimierz Wielki porozumiał się z owdowiałym księciem pomorskim Bogusławem V i zabrał swych wnuków, a więc Kazimierza Słupskiego i jego 15-letnią siostrę Elżbietę, na dwór w Krakowie, gdzie mieli być odtąd wychowywani. Od tej pory zaczęto nazywać Kazimierza Słupskiego Kaśkiem, aby odróżnić go od dziada. Tymczasem w 1360 roku król postanowił rozszerzyć posiadłości swego krewniaka i ostatniego po nim kujawskiego piasta, Władysława Białego. Książę Gniewkowski otrzymał bowiem w Lenno także ziemię inowrocławską. Jego władza nad nią nie trwała jednak długo. Popadł on w konflikt z sędzią kujawskim Stanisławem Kiwałą i pod presją Kazimierza w roku 1362 lub 3 zrzekł się Inowrocławia. W tym samym czasie zmarła także żona Władysława Białego. Zrozpaczony książę postanowił w 1364 roku zastawić na rzecz króla księstwo gniewkowskie, po czym opuścił kraj. Przez kolejne lata odbył on wiele podróży. Odwiedzając Ziemię Świętą, walcząc z Litwinami podczas krzyżackiej wyprawy, czy też goszcząc na dworze papieskim w Awinionie. W 1367 roku zakończył on swe przygody, wstępując do zakonu benedyktynów we francuskim Dijon. Okej, także to tyle na dziś. Wielkie dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne materiały.